Michała Wosia, ministra do spraw pomocy humanitarnej, który już zasiada za kółkiem jednej z tych pięknych maszyn i prezentuje, jak będzie wyglądał przejazd już punktowany. Oczywiście jazda demonstracyjna, zaczynamy od slalomu między belami. Spójrzmy na to, jak zręcznie pan minister kluczy między belami słomy. Aż budzi to mój podziw, naprawdę. Następnie mamy bączki dookoła balów. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Zobaczymy, czy się nie pomyli. Jeden wykręcony bardzo poprawnie. Teraz czekamy na drugi. I... to chyba nie jest. Po zrobieniu obu bączków następuje zjazd do pit stopa. A pan Rafał już pędzi, wie, że jest mocny i wie, że może być jeszcze mocniej w finiszu. Nie zwalnia, nie zwalnia tutaj, pędzi do tych podkładów. I mamy to, będziemy ruszać. Że jeśli nikt nie może się doczekać, aż wyrwie to... Ale nie oszczędza ani siebie, ani swojej maszyny. Ziemię jak pazurami. I proszę, już będzie podjeżdżał do pit stopu. Już tam jest w zasadzie. Czy ta prędkość przekłada się również na precyzję, ale już widzimy, że tak. Ruch zawarcia jego Ursus, niczym ten niedźwiedź. Ruszył z kopyta po odpornym przyspieszeniem. Ja myślę, że... Na razie jest bezbłędnie. Może nieco szerszy bączek, ale wciąż bardzo dobry przejazd. Ostatnia prosta. Państwa wie, ale NASA testuje swoich astronautów. Tutaj takie sojuszniki właśnie i na nich testuje przeciążenia, żeby świetnie osiągnie. A to jest niepojęte, jak się ludzie wskrzeszają. Prosta tej szerokości mimo rozstrojętego pit stopu.
pędzi, już pędzi. On wie, jak obchodzić się z cielakiem, tak żeby się nie wyrywał. Ty pewny chwyt za tylne nogi, już jest z powrotem w ciągniku. Cielak skontuzjowany, chyba znoszony przez organizatora. On musiał odstawić cielaka. Proszę spojrzeć na tą szeroką przednią oś. Proszę zostawić tę krowę. Chyba naliczony karny punkt. Ostatnia prosta. I ostatnia prosta. Organizator wraz z krową obserwują. Leci, leci, married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been for Cotton Eye Joe.